Sytuacja z tego tygodnia wezwała mnie do tablicy, ale zanim powiem o pewnym świadectwie, chcę powiedzieć, jak poszerzyło się to, w jaki sposób myślę o wpływie poprzez Ewangelię, bo im bardziej ja się poszerzyłam, tym bardziej się poszerzył to, jak myślę o wpływie. I tak, cofnę się do sytuacji, która miała miejsce mniej więcej 2 lata temu, kiedy modliłam się. Przyszła do mnie taka myśl, że w pewnej książce na którejś tam stronie jest informacja Boga do mnie personalnie. I ja nie miałam tej książki. Tą książkę miała moja znajoma, więc do niej napisałam i powiedziałam, słuchaj, powiedz mi, co jest napisane tam, już nie pamiętam, która to była strona, powiedzmy 34. I ona do mnie powiedziała, tam jest pusta kartka. A ja mówię, co? No niemożliwe, tak? Byłam pewna, że to jest tam jakieś słowo szczególne Boga dla mnie. No ale ona mi wysłała, że pusta kartka. No i ja wtedy stwierdziłam, że źle usłyszałam, ale po czasie zorientowałam się, że to było słowo Boga do mnie. I teraz tak. Musiałam odnaleźć siebie. Tak jak była ta pusta kartka, tak ja musiałam zacząć ją zapisywać. Bo jeśli chodzi o wpływ, to na początku wpływ kojarzył mi się tylko i wyłącznie z ewangelizacjami na zewnątrz. Pamiętam, jak z Arturem się spotkałam raz i byłam taka wkurzona i mówiłam, Artur, ja muszę pracować etatowo, ja to bym chciała głosić na ulicy. A Artur na mnie spojrzał, mówił, ale przecież też tam w pracy szerzysz królestwo. No, ale ja jeszcze tego nie rozumiałam, bo za bardzo płytko myślałam o tym wszystkim. Dziś wiem, że kopia nie działa i dostrzegam też to, że presja świata jest taka, aby szybko było szybko i aby być kimś innym. Wielokrotnie doświadczyłam tego, że łapałam się na tym, że zapatrzyłam się na drugiego człowieka i chciałam być tą osobą, a nie sobą. Musiałam uwierzyć w to, co jest we mnie. I powiem wam trochę o muzyce rap. Większość ludzi wie, że zanim się narodziłam na nowo, słuchałam rapu, żyłam w tym środowisku, ale oczywiście klasyka gatunku, jak się nawróciłam, to odrzuciłam wszystko. Powiedziałam, nie, to jest nieczyste, ja z tym nie mam nic wspólnego. Ale po czasie to ciągle we mnie było. I zaczęłam się nad tym zastanawiać. I jak się nawróciłam, to pomyślałam sobie o takim raperze i pomyślałam sobie, że chciałabym mu ogłosić Ewangelię. Pod koniec tamtego roku przypadkowo zobaczyłam, że w Warszawie jest taka inicjatywa, która się nazywa Hip Hop Szansą, więc co 2 tygodnie jest zapraszany jakiś raper i można posłuchać wywiadu z nim, potem można mu zadać jakieś pytania, można z nim porozmawiać, on może podpisać płytę. No i jak zobaczyłam, że jest coś takiego, to oczywiście jaki raper się pojawił? A no właśnie ten, któremu chciałam ogłosić Ewangelię. Dokładnie ten. Więc poszłam na to spotkanie, usiadłam, posłuchałam wywiadu i kiedy był czas, że można do niego podejść, podeszłam i ogłosiłam mu Ewangelię. Facet był w szoku, nie spodziewał się, że może takie rzeczy usłyszeć. Dlaczego o tym mówię? Bo często odrzucamy to, co jest w nas. Ale tak naprawdę to, gdybym ja w ogóle odrzuciła ten temat rapu, to Lukasyno nie miałby ogłoszonej Ewangelii. Uwielbiam uczyć się z Duchem Świętym. Sukcesy i porażki. Pamiętam, jak kiedyś jechałam autobusem i przeszła mi myśl, że ktoś w tym autobusie ma problem z prawym nadgarstkiem. Więc sobie pomyślałam, okej, Bóg jest ze mną. Więc stałam i powiedziałam, czy ktoś na tym miejscu ma problem z prawym nadgarstkiem? Jeśli to jesteś ty, to podejdź do mnie, a zostaniesz uzdrowiony. No i nikt nie wstał. No i co? To jest życie, rozumiecie? Ja zrozumiałam, że można wychodzić do modlitwy o słowo wiedzy, o różne dary duchowe, ale jak nie zaczniemy tego praktykować, to nie będzie.
A nawet jeżeli nikt nie wstał, to co z tego? Chcę jeszcze powiedzieć, że opowiadanie o tym, co zrobił dla nas Jezus, jest niesamowicie ważne. I podam przykład. Modliłam się o Roberta, którego dzisiaj nie ma. Został uzdrowiony i on nie potrafił o niczym innym mówić, jak o tym, że został uzdrowiony. Go bolało i przestało go boleć. I on do mnie powiedział, ja to widziałem na YouTubie, a teraz tego doświadczam. I on tak mówił, o tym mówił i usłyszała to też druga osoba, która też miała problemy z plecami. I ta osoba też została uzdrowiona. Widzicie? Gdyby Robert nie zaczął mówić, zostałem uzdrowiony, to nie wiem, czy ta druga osoba by była uzdrowiona. I tu powiem uzdrowienie, które dokonało się w moim życiu. Uzdrawiam chorych i wielokrotnie ja też przyjęłam uzdrowienie do swojego życia, ale nie mogłam przyjąć uzdrowienie z migrenowych bólów głowy. Cierpiałam na migrenowe bóle głowy od 2 lat. Kiedy mnie napadały, to miałam wyjęte nawet po 3-4 dni z życia. Chodziłam do pracy, męczyłam się strasznie, ale kiedy miałam wolne, to zasłaniałam rolety, kładłam się, nakładałam sobie zimne kompresy i mnie po prostu nie było. I nie mogłam przyjąć z tego uzdrowienia. Nawet w mojej głowie nie pojawiło się coś takiego, że mogłabym być z tego uzdrowiona. I 2 miesiące temu stałam tam i powiedziałam, nie no, bez jaj. Mnie przecież nie może zamykać migrena. Przecież to jest tylko migrena. No kurczę. I wtedy przyjęłam uzdrowienie. I wiecie co? To była niedziela, a w poniedziałek wracałam z pracy i przyszła do mnie taka myśl. Jesteś, Anita, zmęczona. Pewnie znowu cię zaraz zacznie boleć głowa. I tak było za każdym razem. Tylko, że ja wtedy przyjmowałam to do swojego serca, a wtedy od razu to odrzuciłam. Minęły 2 miesiące, nie boli mnie głowa. Choć bolała mnie wcześniej przynajmniej raz w tygodniu. Zostałam uzdrowiona. A więc uzdrowienie z migreny jest. I taka ostatnia sprawa. No, jakiś czas temu tutaj prorokowałam o kościołach katolickich, że wierzę, że nadchodzi czas, że zaciera się różnica denominacyjna i że ludzie zobaczą wiarygodność w nas i będą chcieli Chrystusa w nas. Mam sobie konsultację z Agatą w czwartek i rozmawiamy o kościołach katolickich. Agata pyta się, jak tam jest i w ogóle opowiadam sobie. I Agata mówi, a może by tam w środek jakieś świadectwo opowiedzieć, czy coś, jakiegoś księdza się spytać. Ja mówię, no może... W niedzielę jesteśmy pod kościołem katolickim i na korkowej tablicy, tam gdzie są te informacje, widzę, że w poniedziałek tam na Woli będzie ksiądz raper. Mówię, oha, to jest dla mnie sprawa. Więc w poniedziałek poszłam sobie na tą mszę. Kiedy oni siadali, ja siadałam. Kiedy oni wstawali, ja wstawałam. I kiedy skończyła się już msza, wyszedł ten ksiądz raper i zaczął mówić świadectwo swojego nawrócenia. No i na koniec mówi, czy ktoś ma jakieś pytania do mnie? A że ja lubię mikrofon. A więc od razu go wzięłam. Wszyscy byli w szoku, bo to ja wyrwałam do niego w ogóle z pół kościoła, ja biorę. I powiedziałam w kościele katolickim w środku Ewangelię i świadectwo nawrócenia. Jako ta, która przez 1,5 roku głosi przed kościołem. I ma różne przeżycia. Chcą ją wykopać, zgnieść. Ludzie mnie słuchali i powiem więcej. Ludzie oglądali się, bo chcieli wszyscy zobaczyć, kto to mówi. Uwielbiam mądrość, która jest we mnie. Kiedy nawróciłam się i czytałam Biblię, zawsze szokowało mnie, jak ten Jezus odpowiada, że On na każdego miał jakiegoś haka i oni nie mogli Mu w ogóle... nic powiedzieć. Ja też tak zaczynam mieć. Zauważam, że zależnie od środowiska potrafię tak mówić i tak użyć słów, że potrafię się we wszystko wkręcić. Przecież wiedziałam, że jak... W ogóle tak sobie pomyślałam, że
w tym kościele katolickim. Mówię, wezmę ten mikrofon, mówię, najwyżej na widłach mnie wywiozą. Mówię, ale jesteś ze mną, Boże. Mówię, dobra, muszę gadać jak oni. Wziąłem ten mikrofon i mówię, chwała Panu Jezusowi. Wszyscy chwała Bogu. I już byłam ich. Ja jeszcze powiedziałam dla tego księdza rapera. Wróciłam do Pana Jezusa 7 lat temu podczas przesłuchania płyty pewnego rapera, z którym ksiądz rapuje. On, tak, wiem. I już jakby był ten szacunek społeczny i mogłam im głosić. I wiem, że te słowa naprawdę dotarły do tych ludzi. I teraz tak na koniec chcę powiedzieć. A, jeszcze jedno, które jest dla mnie bardzo ważne. Ostatnio na Facebooku napisałam, że postawa wyraża więcej niż 1000 słów. I to pisałam w kontekście mojej pracy, ponieważ z tymi ludźmi pracujesz prawie 2 lata i widzę, jak często naprawdę ludzka postawa wpływa na ludzi. Bo mogę coś zaprezentować i powiedzieć, taki jest Jezus i wiem, że to wpada w ich serce. I teraz tak podsumowując, można pomyśleć, że to jest slogan, ale naprawdę nie bójcie się być sobą, bo wpływasz przez siebie. Nie musisz się do nikogo upodabniać, ale pierwsze primo, musisz dogrzebać się do tego, kim jesteś i w to uwierzyć. Ja w to uwierzyłam.